Szanowni Państwo, witam serdecznie w nowo otwartym Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej Przystanek Historia w Poznaniu. Spotkanie jest relacjonowane w mediach społecznościowych, na Facebooku Poznańskiego Oddziału IPN oraz na portalu YouTube kanał IPN TV. Są z nami znamienici goście, przyjaciele Instytutu, zgromadzeni na miejscu oraz Państwo widzowie przed ekranami. Witam pana doktora Jarosława Szarka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Wicewojewodę Wielkopolski, panią Anetę Niestrawską. Jędrzeja Solarskiego, zastępcę prezydenta miasta Poznania. Jolantę Kamzelę-Czub, naczelnik Wydziału Organizacji Nauki w Departamencie Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego. Pana Roberta Gawła, wielkopolskiego kuratora oświaty. Pana Zenona Wychmana, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej. Pana Janusza Pałubickiego, jednego z inicjatorów powstania Instytutu Pamięci Narodowej. Gościem specjalnym jest pani Iwona Hańczewska, córka doktora Franciszka Witaszka, któremu dedykujemy to spotkanie. Jest z nami również przedstawiciel rodziny, pan Paweł Witaszek, stryjeczny wnuk doktora, syn Lecha. Drodzy Państwo, witamy wszystkich naszych przyjaciół. Są z nami również członkowie i prezesi stowarzyszeń, dyrektorzy muzeów, archiwów, metodycy, nauczyciele, których obecność jest nam droga. Witam również pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Szanowni Państwo, na co dzień gościmy w progach instytucji, których przedstawiciele są dzisiaj naszymi gośćmi. Wspólnie organizowane są przedsięwzięcia o charakterze rocznicowym, o charakterze edukacyjnym. Współorganizujemy konkursy, projekty. Wspólnie tworzymy wystawy, które są prezentowane w przestrzeniach muzeów i bibliotek. Dzisiaj mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do nas, do Przystanku Historia, do tej przestrzeni w centrum miasta, w jednej z najstarszych dzielnic Poznania na Jeżycach. Pozwoli ona nam realizować liczne działania, pomysły. Mamy nadzieję, a właściwie jesteśmy pewni, że każdy znajdzie w niej propozycję dla siebie i wszyscy będą chcieli do nas przychodzić i uczestniczyć w różnego rodzaju uroczystościach, propozycjach, wydarzeniach, a ich planujemy bez liku. Ta nowoczesna multimedialna przestrzeń do działań edukacyjnych, w której będą się odbywać otwarte spotkania z ekspertami, specjalistami, regionalistami, pasjonatami historii i mamy nadzieję, że większość z Państwa będą u nas gościć jako prelegenci, jako dyskutanci, ponieważ przecież jesteście Państwo zaangażowani, zanurzeni w historii i będziecie naszymi miłymi gośćmi również w innej roli. Będziemy spotykać się z mieszkańcami Poznania, Wielkopolski, którzy są związani z kulturą, sztuką, sportem, dziennikarstwem, z żywą historią. To miejsce ważnej współpracy z metodykami, z nauczycielami oraz uczniami szkół. Korzystając z bogatych narzędzi naukowych i popularno-naukowych dostępnych w IPN-ie, między innymi różnego rodzaju materiałów edukacyjnych, gier, filmów, infografik, różnego rodzaju nowoczesnych metod nauczania, zachęcamy uczniów i nauczycieli do brania udziału w warsztatach odbywających się w przystanku, również w wersji online. Przystanek Historia będzie miejscem spotkań z świadkami historii, będzie miejscem, gdzie będziemy nagrywać relacje, tworzyć filmy edukacyjne, ale również miejscem konferencji naukowych i spotkań członków komitetów. Szczegółowy terminarz i nasze propozycje będą pojawiać się regularnie na stronie poznań.ipn.gov.pl oraz edukacja.ipn.gov.pl. W tym miejscu, w ten pierwszy dzień oficjalnego otwarcia, chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w tworzenie tego miejsca.
panu Adamowi Hęclewskiemu, właścicielowi tego lokalu, który serdecznie nas przyjął i pozwolił nam właściwie zrealizować wszystkie plany. Pani profesor Konstancji Pleskaczyńskiej, która stworzyła projekt aranżacji przestrzeni. Oraz wszystkim pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej, którzy starali się nadać temu miejscu profesjonalny charakter zgodnie z potrzebami związanymi z realizacją działań edukacyjnych. Naszym celem jest to, żeby miejsce to było punktem orientacyjnym na Jeżycach. Żebyśmy to my przyciągali i do nas się przychodziło. A zamierzamy to osiągnąć poprzez liczne ważne wydarzenia, ciekawe propozycje spotkań, poprzez wybitnych ludzi, których tu będziemy zapraszać, również Państwa. Będziemy również witać Państwa poprzez obecność naszych współpracowników, ich otwartość, których profesjonalizm z pewnością już Państwo poznali. Pozwólcie nam Państwo pokazać naszą gościnność. Ta z pozoru pusta przestrzeń ożyje wkrótce dzięki aplikacjom mobilnym, które określane są jako rozszerzona rzeczywistość. To nowoczesna technika, która dopiero wkracza na pole edukacji. W ramach tematycznych ścieżek planujemy możliwość wirtualnego obejrzenia wyrastających tutaj znikąd postaci, jak na przykład powstańca wielkopolskiego oraz haseł ukrytych w przystanku historia dotyczących poznańskiego czerwca. Ale więcej zdradzać nie będziemy, zapraszamy w przyszłości, kiedy te aplikacje już będą funkcjonować. Jeśli mowa o wirtualnej przestrzeni, to z pewnością warto powiedzieć o portalu Przystanek Historia. Zapraszam pana doktora Rafała Leśkiewicza, zastępcę dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Przedstawi on portal Przystanek Historia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę z możliwości pokazania Państwu jednego z najnowszych portali Instytutu Pamięci Narodowej, portalu Przystanek Historia. Portal ten powstał z inicjatywy, pomysłu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Jarosława Szarka, kiedy kolejne miejsca stacjonarnych spotkań, kolejne miejsca nazywane Przystanek Historia powstawały w Polsce. Postanowiliśmy również uruchomić specjalny serwis internetowy, który będzie odpowiadał także na potrzeby ludzi młodych, którzy szukają głównie informacji historycznych w internecie. Z tego też powodu uruchomiliśmy w ubiegłym roku, w grudniu, portal Przystanek Historia. To nasze cyfrowe okno do tego całego dorobku Instytutu Pamięci Narodowej, który pojawił się w ostatnim dwudziestoleciu. Portal Przystanek Historia to takie codzienne miejsce spotkań z historią, gdzie możecie Państwo odnaleźć szereg niezwykle interesujących materiałów poświęconych historii najnowszej. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj popracować myszką, ale mam jakiś problem, widocznie coś nie działa. To jest serwis internetowy, w którym prezentujemy w nowoczesnej formule zarówno interesujące tematyki historyczne poświęcone różnym aspektom z historii najnowszej, rozpoczynając tak naprawdę od polskich zmagań o odzyskanie niepodległości w 1918 roku, aż po rok 1990. Z uwagi na dzisiejsze uroczystości, otwarcie portalu Przystanek Historia, prezentujemy również artykuł poświęcony doktorowi Franciszkowi Witaszkowi. W portalu przystanekhistoria.pl znajdziecie Państwo blisko 1000 artykułów historycznych przygotowanych przede wszystkim przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, przez pracowników naukowych IPN, jak również pracowników naszego pionu edukacji. Znajdziecie tutaj również Państwo blisko 100 tematyk historycznych, które przybliżają w sposób bardzo przystępny najróżniejsze wydarzenia z naszej najnowszej historii. Wśród tych tematyk znajdziecie również Państwo tematyki poświęcone Poznaniowi, na przykład tematykę dotyczącą powstania wielkopolskiego czy poznańskiego czerwca 1956 roku.
Zachęcam Państwa do odwiedzenia portalu przystanekhistoria.pl, bowiem to właśnie w tym serwisie znajdziecie Państwo liczne, interesujące materiały, które stanowią wyjątkowe uzupełnienie całej oferty edukacyjnej IPN, która na co dzień jest realizowana w praktyce poprzez warsztaty, lekcje edukacyjne, poprzez organizowane wykłady, konferencje czy też wystawy. Korzystając z okazji, chciałbym Państwa zaprosić w wirtualną podróż z prawdziwą historią, którą prezentujemy w serwisie internetowym przystanekhistoria.pl. Dziękuję bardzo i zapraszam do naszego portalu. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do tematu głównego dzisiejszego spotkania, potrzebujemy uroczystego otwarcia przystanku. Zapraszam pana doktora Jarosława Szarka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Szanowni Państwo, przystanek Historia jest takim oknem, witryną, gdzie pokazuje swój dorobek Instytut Pamięci Narodowej, ale już tutaj, w tym miejscu, które może być przykładem poznańskiej, wielkopolskiej solidności, pracowitości. Na tych kilkudziesięciu metrach spotyka się kilka historii, bo na zewnątrz wystawa o wielkopolskich oddziałach w walce o niepodległość, w walce z bolszewikami, gdy wchodzimy. Plakaty z 1956 roku, a tutaj nieopodal pan dr Franciszek Witaszek. Polskie państwo podziemne to dzieje Polski w XX wieku, wieku, w którym dwa razy odzyskiwaliśmy niepodległość. Tą pierwszą tak skutecznie tutaj w Poznaniu odzyskaną w czasie Powstania Wielkopolskiego i później bronioną również z udziałem wojsk wielkopolskich, obronioną w 1920 roku, a później był dwie dekady później czas wielkiej próby, gdy nasi sąsiedzi wydali na nas wyrok śmierci. Wyrok śmierci, który dotknął najlepsze córki, synów tej ziemi, również tylu Wielkopolan. A Fort VII jest w Poznaniu, jest tego dowodem, jak i postać naszego bohatera. Wielką cenę zapłaciliśmy za niepodległość, ale tak jak dwie dekady wcześniej byliśmy wskrzeszeni po ponadwiekowej niewoli, w końcu XVIII wieku trzy zabocze potęgi pozbawiły niepodległości nas, tak w 1939 ten sam wyrok, ale 40 lat później powróciła nadzieja wyrażana również tu w pobliskim Gnieźnie w te czerwcowe dni 1979 roku, gdy przybył Jan Paweł II i mówił, ile znaczy kultura, ile znaczy pamięć. To, czego Wielkopolanie w XIX wieku z taką zaciętością bronili, do dzisiaj chcemy z tej lekcji korzystać, a później przyszedł sierpień, który już był udziałem wielu z Państwa, ten sierpień 1980 i dzisiaj mamy znów wolną i niepodległą Polskę. Cena była duża, ale to jest istotą polskości, że Polaków, że nie pogodzą się nigdy z niewolą, są gotowi płacić za to dużą cenę, ale potem przychodzi zwycięstwo. A dzisiaj właśnie w czasie wolnej, gdy cieszymy się wolną i niepodległą Polską, gdy patrzymy w oczy pana doktora Witaszka, odmalowanego na tym portrecie, zamordowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej. To jest fragment akcji Pan Cogito, słynny wiersz Zbigniewa Herberta, cały cykl, ale ten wiersz
przesłanie Pana Cogito mówi o tym, że ocalałeś nie po to, aby żyć. Trzeba dać świadectwo. Instytut Pamięci Narodowej chce dawać takie świadectwo naszej przeszłości, naszej drogi do wolnej Polski i na tej drodze nie zapomnieć o nikim, kto do tego przyłożył swoją rękę. Jesteśmy do tego zobowiązani, chcemy dawać takie świadectwo. Cieszymy się, że to właśnie w takim miejscu, tak bogatym w historię, bo przecież to stąd widać budynki na ulicy Kochanowskiego, czyli to jest to miejsce, gdzie działa się historia. Romek Strzałkowski, 28 czerwca 1956 roku, a nieco dalej miejsca zmagań Powstania Wielkopolskiego i tylu, tylu innych świadectw historii. Chcę, żeby to miejsce było takim żywym świadkiem historii, opowieści i to, jak Instytut Pamięci Narodowej chce działać. Nie chce nigdy być sam, zawsze chcemy tworzyć takie koalicje pamięci. Tak się cieszę, że Poznań jest tym miejscem, gdzie takie koalicje udaje się nam tworzyć. To nie tylko władze wojewódzkie, miejskie, samorządowe, ale to wiele instytucji w Poznaniu. Ich dziełem jest chociażby portal Powstanie Wielkopolskie, nie tylko w języku polskim, bo tą historię nie tylko nam chcemy opowiadać. No i tylu ludzi dobrej woli, jak Pan, dzięki któremu mamy ten lokal, to miejsce w miejscu wyjątkowym. No, staramy się, aby ono żyło. Będzie trudno tutaj przybywających zanudzić. Serdecznie zwracam się z prośbą do Pana kuratora. Nam bardzo zależy na młodzieży, a dla niej też mamy wielką, wielką ofertę, o której by tylko długo mówić. Natomiast Instytut Pamięci Narodowej to corocznie około 250 wydawanych książek. Gdybyśmy chcieli w dzień pracy każdy o jednej opowiadać, to byśmy każdy dzień wypełnili. Będziemy się spotykać co tydzień, ale myślę, że nie będzie to czas stracony. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam wszystkich do Poznania na ulicę Dąbrowskiego 29, w to niezwykłe miejsce, przystanek Historia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I poproszę o zabranie głosu wicewojewodę Wielkopolski, panią Anetę Niestrawską. Szanowny panie prezesie, panie prezydencie, jest również z nami przedstawiciel pana marszałka, panie Zenonie, panie dyrektorze, szanowni państwo, szanowni zacni goście. Bardzo się cieszę, że mogę dziś reprezentować wojewodę wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. Jest to bardzo ważny dzień dla Poznania i szczególne wydarzenie. Działania Instytutu Pamięci Narodowej są nie do przecenienia. Bardzo, bardzo Państwu za to dziękuję, za zaangażowanie, za determinację w prowadzeniu działalności edukacyjnej, a właściwie rzecz ujmując formacyjnej, bo przecież przystanek Historia, Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu to wydarzenie, które przybliży i popularyzuje wiedzę z zakresu historii najnowszej regionu, ale nie tylko regionu, bo również i kraju. A zatem sprawi, że młodym ludziom dużo łatwiej będzie zrozumieć rzeczywistość, w której żyją. A wiemy, że tylko nasza wspólna pamięć i troska o przeszłość zapewni pokoleniową ciągłość i ocali narodową tożsamość. Chciałabym jeszcze zwrócić się do Państwa odznaczonych. Składam serdeczne gratulacje i nisko chylę głowę przed zasłużonymi działaczami Solidarności. Dziękuję za możliwość spotkania z Państwem. To dla nas wszystkich żywa lekcja historii.
Raz jeszcze serdecznie dziękuję za tę piękną inicjatywę. Cieszę się, że jest z nami pani Iwona Hańczewska, córka doktora Witaszka, i życzę państwu ożywionej twórczości, wymiany myśli po każdym spotkaniu organizowanym na przystanku Historia. Serdecznie pozdrawiam wszystkich od wojewody wielkopolskiego, Łukasza Mikołajczyka, który zapewne zaszczyci również swoją obecnością przystanek Historia i będzie chciał usłyszeć o tej pięknej historii, jaka jest żywa tutaj w tym miejscu, i będzie przekazywał również tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tematem wiodącym dzisiejszego spotkania jest postać doktora Franciszka Witaszka. Ta wybitna postać jest symbolem walki z okupantem niemieckim na terenie Wielkopolski. W związku ze zbliżającą się rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego przybliżamy tę postać w ramach projektu Historia w obrazie, który cyklicznie będziemy realizować właśnie w przystanku Historia. Kolejne obrazy z cyklu Ludzie Cogito staną się przyczynkiem do rozmów i do opowiadania o wybitnych postaciach i ich dokonaniach. O cyklu obrazów opowie kurator i pomysłodawca wystawy, doktor nauk medycznych, pan Łukasz Łuczewski. Bardzo dziękuję. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, na początku chciałbym podziękować za zaproszenie. To jest dla mnie wielki zaszczyt i honor, że mogę państwu zaprezentować 10 lat pracy takiej benedyktyńskiej mojego przyjaciela, malarza, z którym współpracuję. Szczególnie chciałbym podziękować pani naczelnik za zaproszenie. I może powiem kilka słów o tych obrazach. Jest to nasza wspólna inicjatywa. Poznaliśmy się przez zupełny przypadek z Jerzym Oleksiakiem, który jest cenionym malarzem poznańskim, o którym mówi się, że jest to realizm magiczny. Czyli jest to takie malarstwo, które na pozór realistyczne opowiada o... Ma takie drugie dno, w którym możemy dostrzec problem, przed jakim bohater danego obrazu stanął. I stąd moje zainteresowanie jego osobą. Niestety jego stan zdrowia dzisiaj nie pozwolił, by dzisiaj tu z państwem był. Natomiast podjęliśmy tę próbę opowiedzenia historii Polski poprzez wybitne postaci, których, jak państwo wiecie, jest niezmierzona ilość, ale stąd wybór nie był łatwy. Na dzień dzisiejszy jest to 18 obrazów. Wszystkie są wykonane techniką olejną, olej na desce lub na płótnie. Wykonywane są małym, 1-2 mm pędzelkiem przez miesiąc, czasem 2 miesiące pracy. Jest to praca bardzo ciężka i pochłaniająca nie tylko siły fizyczne, ale i takie siły intelektualne bardzo, ponieważ za każdym razem staramy się przekazać, dotrzeć do sedna historii danego człowieka. W ramach przystanku Historia, dzięki zaproszeniu pani naczelnik, za co jeszcze raz dziękuję, będziemy mieli możliwość zaprezentowania 10 obrazów, w tym między innymi obraz przedstawiający generała Władysława Andersa, Stanisława Maczka, rotmistrza Pileckiego, arcybiskupa Bareniaka, księdza Jerzego Popiełuszkę, prymasa Wyszyńskiego. Także przedstawimy państwu obraz opowiadający historię jakby szerzej
żołnierzy wyklętych na bazie opowieści o Zygmuncie Szendzielarzu Łupaszka, który był na pogrzebie Zygmunta Szendzielarza na zaproszenie arcybiskupa Jędraszewskiego, zarówno na Powązkach, wcześniej na pogrzebie w katedrze w Łodzi, także w kościele Świętego Krzyża, także staramy się prezentować te obrazy najszerzej, jak się da, bo one powstały po to, byśmy my dzisiaj żyjący mogli się zmierzyć z historią tych ludzi, żeby spróbować, patrząc na obraz przedstawiający doktora Witaszka i moment, w którym on podejmuje, tak przynajmniej to jest taka wizja nasza wspólna, podejmuje decyzję. To jest jeszcze taki moment, w którym on może wybrać swoją drogę, którą podąży. I celem tego obrazu jest tak naprawdę zadanie sobie pytania, a jaką drogą my byśmy poszli? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Drodzy państwo, niech zatem ten obraz przedstawiający doktora Witaszka stanie się tłem do rozmowy o nim, do przybliżenia tej postaci, chociaż wielu z państwa jest oczywiście dobrze znana, ale mamy wyjątkową okazję gościć dzisiaj panią Iwonę Hańczewską, córkę doktora Witaszka, która przyjechała do nas z Pabianic, wdając się w daleką drogę, żeby powiedzieć trochę, przybliżyć tą sferę rodzinną, również pamięć o ojcu i podzielić się unikatowymi, wspaniałymi zdjęciami, za co już teraz serdecznie dziękuję. Zapraszam pani Iwono na scenę. Mam przyjemność zaprosić panią Aleksandrę Pietrowicz, historyka, do 2020 roku, historyka Instytutu Pamięci Narodowej, ale jak widać, rozstać się z nią nie możemy. Jest wspaniałym, wybitnym historykiem, znawczynią dziejów dotyczących okupacji niemieckiej, Wielkopolanek działających w konspiracji, ale również struktur polskiego państwa podziemnego i absolutnym fachowcem w tej dziedzinie. Pani Aleksandra Pietrowicz jest autorką, współautorką artykułów na temat okupacji niemieckiej, również na temat doktora Witaszka i między innymi takich pozycji jak Ze strachem pod ręką i śmiercią u boku, Wielkopolanki w konspiracji 1939-1945 oraz polityczne oczyszczanie gruntu, zagłada polskich elit w Wielkopolsce. Zapraszam reżysera Zbysława Kaczmarka, który występuje dzisiaj w podwójnej roli, bo stara się podpatrywać panią Iwonę na spotkaniu i nagrać relacje wraz z współtowarzyszącym realizatorem. Na antenie TVP3 tworzy cykl Zapomniane historie, przybliżając mało znane fakty historyczne z dziejów Wielkopolski. Zrealizował w 2019 między innymi film Pogrzeb głów, opowiadający o słynnym listopadowym pogrzebie powojennym, między innymi głowy doktora Witaszka. Obecnie realizuje kolejny film na temat doktora Witaszka, Głowa doktora Witaszka. Z zaciekawieniem wysłuchamy, co takiego jest w tym temacie, że jeszcze chcielibyśmy, że można jeszcze przedstawić go w kolejnym filmie. Drodzy państwo, pozwolę sobie zwrócić najpierw do pani Aleksandry Pietrowicz, która jako fachowiec, historyk rozprawi się ewentualnie z pewnymi mitami funkcjonującymi na temat doktora Witaszka i przybliży nam tę postać najlepiej w każdym
praktycznie aspekcie. Doktor Franciszek Witaszek w momencie wybuchu II wojny światowej był już bardzo znanym, utytułowanym lekarzem, chociaż był bardzo młody. Miał praktycznie niespełna 31 lat i miał już duże osiągnięcia. Był dobrze rozwijającym się, zapowiadającym się lekarzem. Między innymi był wykładowcą, ale również właścicielem kilku patentów. Opatentował słynny środek Klarowak, który miał konserwować ponoć warzywa i owoce na kilka lat. Był również współorganizatorem fabryki Polski Catgut, produkującej struny i nici chirurgiczne. Miał już rodzinę. Praktycznie w 1939 roku urodziło się czwarte dziecko państwa Witaszków, Haliny i Franciszka Witaszków. I to wszystko przerwała wojna. Ale niemalże natychmiast zaczął się angażować w działanie struktur konspiracyjnych Polskiego Państwa Podziemia. I panią Aleksandrę poproszę o opowiedzenie tego, jak wyglądały te początki tej działalności i jakie właściwie zadania stawiano przed doktorem Witaszkiem, jakie on sam zadania stawiał innym, kiedy był już osobą, która miała wpływ na to, co się dzieje w ramach konspiracji. Witam wszystkich Państwa. Mam nadzieję, że to działa. Chciałabym bardzo podziękować za możliwość przybliżenia postaci, która właściwie w bardzo mało nieznanych, właściwie zapoznanych dziejach konspiracji wielkopolskiej jest prawdopodobnie postacią może najbardziej znaną i kojarzoną tutaj, przynajmniej na terenie Poznania i Wielkopolski. Ale chciałabym to przedstawić w formie takich prezentacji, która pozwoli mi zachować jakąś dyscyplinę, bo mamy niewiele czasu, a jednocześnie skupić się właśnie na faktach historycznych przede wszystkim. Bo oczywiście można o każdej osobie, która się zapisała w historii, w dziejach, mówić w formie takiego suchego biogramu, jak tutaj macie Państwo przedstawione, najważniejsze fakty z życia danej osoby. O każdym z tych faktów, oczywiście można by wokół każdego z tych faktów zbudować narrację mniej lub bardziej pogłębioną. To są najważniejsze może informacje, które jakby pokazują nam tę osobę, ale jednocześnie oczywiście nie wyczerpują zupełnie tej tematyki, o której chcemy tutaj powiedzieć. Przede wszystkim nie przybliżają tak naprawdę, nie pokazują, kim był ten człowiek. Oczywiście historia rodzinna zostanie na pewno tutaj znakomicie opowiedziana przez córkę doktora Witaszka, ale ja chcę przede wszystkim skupić się na sprawach historycznych i przede wszystkim na próbie zmierzenia się z dwoma mitami, które wokół osoby doktora Witaszka i jego działalności krążą czy narosły, które obfitują w dużą ilość różnego rodzaju artykułów, nawet książek. Stworzone, jak wiadomo, mity, no trudno się z nimi walczy i są wyjątkowo długowieczne, ale spróbujmy chociaż troszeczkę się tutaj z tym zmierzyć. Pierwszy mit stworzony chyba przez historiografów komunistycznych, mit tak zwanych witaszkowców, a więc grupa doktora Witaszka. Jakaś, nie wiadomo skąd wzięta grupa ludzi, którzy w tych ciężkich warunkach okupacji na terenie kraju Warty podjęli bezpardonową walkę z okupantem niemieckim. No więc kim tak naprawdę byli witaszkowcy? To byli żołnierze Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Ale w narracji komunistycznej, gdzie Armia Krajowa była tą organizacją stojącą z bronią u nogi i unikającą walki, no nie pasowało to do tej narracji, a więc powstała mityczna grupa walcząca z Niemcami, podczas kiedy cała Armia Krajowa no spokojnie czekała na to, co przyniosą dzieje wojny. Związek Odwetu był jedną z pierwszych takich organizacji, która powstała w umysłach twórców Związku Walki Zbrojnej, jeszcze przed tym Służby Zwycięstwu Polski, a więc tej pierwszej organizacji,
którą łączymy też jej datę powstania z powstaniem Polskiego Państwa Podziemnego, do właśnie bezpośredniej walki z okupantem. Tutaj mamy schemat stosunkowo późny, z połowy 1941 roku, który pokazuje, jak Związek Odwetu był usytuowany w strukturze Armii Krajowej, wtedy jeszcze Związku Walki Zbrojnej, potem to się zmieniło, oczywiście trochę inaczej było to wyglądało w Armii Krajowej, kiedy już powstał KEDYW. Pierwszym właściwie takim wyrazem, jeśli chodzi o dokumenty historyczne tej koncepcji, to był meldunek wtedy jeszcze pułkownika Stefana Roweckiego z marca 1940 roku, w którym przedstawiał koncepcję prowadzenia walki czynnej w tym konkretnym momencie wojny. I może tylko zacytuję dosłownie fragmencik tego meldunku skierowanego do wtedy komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej, generała Kazimierza Sosnkowskiego, który przebywał we Francji. Akty sabotażu skierować na transporty kolejowe, materiały importowane jak ropa, benzyna, zboże i wywożone z kraju. Wytwórnie uzbrojenia i żywnościowe, magazyny materiałów pędnych, uzbrojenia. Muszą one nosić charakter przypadkowy, nie narażać ludności na represje. W miarę rozpracowania sposobów sabotażu przy pomocy trucizn, bakterii i środków chemicznych prześlę wam recepty bądź też gotowe preparaty, jak również szczegółowe wskazówki, jak robić sabotaż i dywersję. Każde wystąpienie musi zawierać pewien sens i wyraźny cel związany z przebiegiem działań wojennych. Stosowane one też być muszą wyłącznie na mój rozkaz. I tak właśnie tu zderzamy się z drugim mitem, mitem grupy trucicielskiej, która podejmuje wątpliwie etyczne działania. Proszę Państwa, to były działania przewidziane rozkazem dowództwa, to byli żołnierze. I w warunkach, kiedy zderzaliśmy się z okupantem, który nie ukrywał tego, że jego celem jest wyniszczenie narodu polskiego, kiedy za każdego zabitego żandarma czy SS-mana płaciło życiem nieraz i 100 Polaków, trzeba było sięgnąć do różnego rodzaju form walki i przede wszystkim takich właśnie, które pozwolą uniknąć bezpośrednich represji, które mogłyby uderzać w bezbronną ludność polską. I tak właśnie działał Związek Odwetu i to było jego zadanie. Tu mamy dwa schematy. Jeden opracowany przez poznańskie gestapo, stosunkowo dokładny, który przedstawia właśnie usytuowanie także Związku Odwetu na terenie Okręgu Poznańskiego. I drugi schemat, który już dokładnie przedstawia jakby strukturę samego wielkopolskiego kierownictwa Związku Odwetu, a więc organizacji należącej do sztabu Okręgu Poznańskiego Związku Walki Zbrojnej. Związek Odwetu powstał zanim powstał sztab okręgu, bo tutaj w warunkach wielkopolskich ten sztab tworzył się dosyć długo i komendant Okręgu Poznańskiego przybył na ten teren dopiero w czerwcu 1940 roku, a Związek Odwetu działał już nieco wcześniej, właśnie pod kierownictwem porucznika Czesława Surmy, przeszkolonego do działań sabotażowych jeszcze przed wojną, w ramach tak zwanej dywersji pozafrontowej. To był człowiek, który był cywilem w zasadzie, był porucznikiem rezerwy. Pracował przed wojną w zakładzie produkcyjnym. W momencie wybuchu wojny przejął te zadania, do których został przeszkolony. Związek Odwetu był częścią w strukturze poznańskiego okręgu Wydziału III i podlegały mu oprócz Związku Odwetu w Inspektoracie Rejonowym Poznań także komórki w Inspektoratach Rejonowych Gniezno, Leszno i Ostrów Wielkopolski. To były struktury terenowe Związku Odwetu. Posiadał on wydzieloną własną łączność i wydzielony oddział dywersyjny, który przeprowadzał różnego rodzaju akcje sabotażowe i dywersyjne. I wreszcie, i tu przechodzimy właśnie do działalności doktora Witaszka, specjalną komórkę czy dział studiów i produkcji środków walki sabotażowo-dywersyjnej. Stworzony właśnie na użytek tutaj działalności Związku Odwetu na terenie Okręgu Poznańskiego. Tu parę fotografii osób, które były przełożonymi doktora Witaszka w tej działalności.
chodziło o to, żeby zapewnić możliwość korzystania z własnej produkcji środków walki sabotażowo-dywersyjnej. Niezwykle trudne zadanie i właśnie tego zadania podjął się w lecie 1940 roku dr Franciszek Witaszek, zresztą cywil, ponieważ ze względu na poważną wadę serca nie był zmobilizowany do wojska, nie był przeszkolony wojskowo, ale otrzymał stopień podporucznika czasu wojny właśnie w ZWZ-cie i przystąpił do organizowania w niezwykle trudnych warunkach, bo tu nie, muszę Państwu przypominać, że Okręg Poznański działał na terenach wcielonych bezpośrednio do III Rzeszy, okręgach na terenie poddawanym szczególnie surowym represjom, a także bardzo ostro prowadzonej walce narodowościowej, która się przejawiała i w masowych aresztowaniach, i w egzekucjach także publicznych. Tutaj o tym oczywiście nie będziemy mówić, ale chciałam tylko przypomnieć pokrótce, żeby uświadomić, w jakich warunkach dr Witaszek podejmuje decyzję włączenia się w tą walkę. Bardzo zdolny młody lekarz, zdolny eksperymentator, ale też ojciec licznej rodziny, bo wkrótce przed aresztowaniem doczekał się upragnionego syna, piątego dziecka swojego. Także człowiek, który świadomie podejmuje tak brzemienną w skutki dramatyczną decyzję, dramatyczną także dla lekarza, walki przy pomocy takich, a nie innych środków. I bardzo sumiennie się z tych swoich zadań wywiązuje. Organizuje sieć laboratoriów tajnych i warsztatów właśnie dla produkcji tych środków. To są różnego rodzaju środki. Przede wszystkim są to środki chemiczne, które miały powodować zapłony, często opóźnione w działaniu swoim. To były nieduże wielkości, właśnie miniaturowe bomby termiczne, bomby fosforowe zapalające. To były środki powodujące korozję maszyn, urządzeń, zacieranie się silników samochodowych czy samolotowych, a więc przede wszystkim środki chemiczne. Oprócz tego także podjęto badania nad możliwością stosowania środków toksykologicznych i trucizn. Tu przede wszystkim jeszcze następne osoby związane tutaj z doktorem Witaszkiem. Chcę przedstawić jak najwięcej tych twarzy, tych sylwetek, bo to taki może jedyny sposób, żeby też tych ludzi jakoś tutaj przywołać, ich pamięć. Większość z nich oddała życie razem w tej samej egzekucji, w której zginął dr Witaszek. A więc system łączności, system laboratoriów i najważniejsze może takie laboratorium, to laboratorium w mieszkaniu rodziny Górznych w Poznaniu przy ulicy Kwiatowej, gdzie w łazience, naprawdę w bardzo trudnych, prymitywnych, można powiedzieć, warunkach, Sonia Górzyna, przedwojenna jeszcze laborantka doktora Witaszka z Zakładu Medycyny Bakteriologii Medycyny Uniwersytetu Poznańskiego, prowadziła hodowlę bakterii chorobotwórczych. Być może także prowadzono tam doświadczenia z różnego rodzaju truciznami. Tam bardzo często pracował sam dr Witaszek i jego najbliższy współpracownik, dr Henryk Günther, który właśnie kierował tym całym działem bakteriologicznym, toksykologicznym. Jest także tutaj zdjęcie pana Mariana Spychały, który kierował warsztatem, w którym produkowano różnego rodzaju środki techniczne i chemiczne. Tutaj wykaz tych najważniejszych laboratoriów, które udało się doktorowi Witaszkowi uruchomić i nad którymi bezpośrednio czuwał. Także w tragicznych naprawdę warunkach podjęta praca studyjna, praca koncepcyjna i praca konkretna produkcyjna, bo te materiały, które tam były produkowane, one służyły i do konkretnych działań sabotażowych, a więc podrzucania bomb termicznych do transportów wojennych. Te bomby wybuchały nieraz po kilkunastu nawet godzinach, kiedy ten transport już był daleko od Poznania.
Także to właśnie była ta idea też, żeby nie narażać tutaj bezpośrednio ludności. To były środki zapalające, te, które też były użyte w akcji Bolwerk, a więc w tej akcji spalenia magazynu w porcie rzecznym, tutaj największa akcja w okupowanej Wielkopolsce. I w wielu innych akcjach sabotażowych. Także częściowo prawdopodobnie stosowano toksyny, które były produkowane do powodowano choroby bydła, choroby koni, bo Wehrmacht wbrew pozorom nie był całkowicie zmotoryzowany, bardzo dużo było, jeszcze na dużą skalę były wykorzystywane konie, docierano do stadnin. Na jaką skalę te środki były używane także do eliminacji groźnych funkcjonariuszy aparatu okupanta, to jest kwestia dyskusyjna. Tutaj można zastanawiać się także nad tym, co poznańskie gestapo ustaliło i dyskutować. Natomiast na pewno takie badania były prowadzone także dlatego, żeby stworzyć szczepionki, bo również w tych właśnie laboratoriach doktora Witaszka tworzono szczepionki przede wszystkim przeciwko tyfusowi, a więc chorobie zakaźnej, która wtedy no, szerzyła się na ogromną skalę w społeczeństwie, które było wynędzniałe, biedne, zapracowane. Także no, znakomita pożywka dla chorób epidemicznych. Te szczepionki tam powstawały i były prowadzone na dosyć dużą, jak tutaj na te warunki w kraju Warty, akcja szczepień wśród ludności cywilnej właśnie przeciwko tyfusowi. Ale te środki, które tutaj w Poznaniu były produkowane, one były także dostarczane do innych komórek Związku Odwetu poza Okręgiem Poznańskim, na pewno do Okręgu Śląskiego i na pewno były używane do akcji sabotażowych prowadzonych przez Związek Walki Zbrojnej na terenie samej Rzeszy. To były bardzo ważne akcje, bo one uderzały bezpośrednio w okupanta na jego własnym terenie. Tutaj już z akt gestapo mamy przykłady instrukcji działalności sabotażowej, ale także opisy działalności różnego rodzaju środków toksycznych, czy chemicznych, czy nawet bakteriologicznych. To jest po prostu wybór. To są z języka polskiego tłumaczone dokumenty na język niemiecki, gdzie są instrukcje zarówno dotyczące korzystania, produkcji tych środków, korzystania z tych środków, sposobu działania, jak długo taki środek działa, w czym go można rozpuścić, jak go można podać. I zarówno jeśli chodzi o niszczenie maszyn, urządzeń, jak także dotyczące walki z funkcjonariuszami niemieckimi. Tu kolejne instrukcje dotyczące działalności, tutaj głównie właśnie środków bakteriologicznych, toksycznych, opisane dokładnie, jak dany środek działa na zwierzęta, jak działa na ludzi. Także no, wielka praca także włożona w studyjne jakby przygotowanie, opracowanie, także instrukcje dla tych ludzi, którzy bezpośrednio mieli te środki stosować, żeby oni sami nie ulegli zakażeniu czy ciężkiej chorobie, czy się nie otruli przy korzystaniu z tych środków. Także bardzo dokładne instrukcje, instruktaże, jak te środki należy stosować. I wreszcie, żeby jeszcze właśnie raz może zderzyć się z tym mitem takiej samowolnej trochę działalności trucicielskiej Związku Odwetu. Mam tutaj meldunek generała już Roweckiego z marca 1941 roku do Londynu, gdzie są opisane właśnie działania zarówno w zakresie produkcji środków chemicznych, jak i środków bakteriologicznych i toksykologicznych, jakimi bakteriami pracowano, na jaką skalę to zostało wykorzystywane. I jakie były plany też w tym zakresie. Także ta cała działalność to była działalność żołnierzy wykonujących plany operacyjne swojego dowództwa, działających w takim zakresie, w jakim to dowództwo dopuszczało, bo jak Państwo słyszeliście w tym poprzednio cytowanym meldunku, na osobisty rozkaz dowódcy. To nie było żadnej samowoli, żadnego działania własnego w tym zakresie. Ale przede wszystkim to była działalność produkcyjna i tylko w niewielkim zakresie także działalność w stosunku do okupanta, bo to było jeszcze wszystko w formie, właśnie w trakcie studiów. Wiele z tych substancji było dopiero badanych,
a także ich działanie było no, nie do końca pewne, bo jak, zwłaszcza jak zresztą jak potem zobaczymy w następnym raporcie, te środki były bardzo niepewne, właśnie zwłaszcza te bakteriologiczne. I tu mamy trzy zachowane raporty poznańskiego Gestapo z działań przeciwko Związkowi Odwetu. W tych raportach możemy przede wszystkim poznać sposób działania Gestapo i kolejność jakby aresztowań, a także zarzuty stawiane konkretnym osobom i także to, co udało się funkcjonariuszom poznańskiego Gestapo ustalić w wyniku, na podstawie prowadzonego śledztwa. To uderzenie było przygotowywane bardzo starannie. Zresztą Gestapo poznańskie należało do sprawnie działających struktur niemieckiej Policji Bezpieczeństwa, może równie sprawne, bo tylko Gestapo radomskie. I także ta akcja była przygotowywana długo. To nie było przypadkowe uderzenie spowodowane jakąś jedyną akcją, które, jak to często w literaturze możemy tutaj spotkać. Uderzenie nastąpiło 23 kwietnia, jako pierwszy został aresztowany przełożony bezpośrednio, właściwie najwyższy przełożony tutaj w strukturach poznańskich doktora Witaszka, mianowicie porucznik Tadeusz Janowski, a dwa dni później został aresztowany szef Związku Odwetu podporucznik Halski i właśnie doktor Witaszek. W rezultacie fali aresztowań, która trwała ponad prawie miesiąc, Gestapo aresztowało 40 osób związanych z działalnością Związku Odwetu, a przede wszystkim właśnie z tą działalnością technologiczną, produkcyjną tutaj na terenie Poznania przede wszystkim. I tutaj mamy fotografie, które pochodzą również z akt Gestapo. To jest materiał zabezpieczony w czasie aresztowań, w czasie rewizji. Skierowany on został do konsultacji, właśnie do badania, do laboratorium medycznego przy Uniwersytecie, wtedy Uniwersytecie Rzeszy, który powstał na terenie Poznania na miejsce zlikwidowanego Uniwersytetu Poznańskiego. Profesor doktor Albert Ponsold przeprowadził analizę, czyli właściwie jego pracownicy przeprowadzili analizę tych materiałów i zachował się raport profesora Ponsolda, który opisuje, co mianowicie znaleziono. Jeśli chodzi o kwestie bakteriologiczne, toksykologiczne, to tam właściwie bardzo to wyglądało mizernie, można powiedzieć. Większość tych preparat, oni w zasadzie odnaleźli tylko bakterie tyfusu i ewentualnie, ale nie do końca, nie w 100% potwierdzoną obecność wąglika. Natomiast przede wszystkim znaleziono środki zapalające do produkcji bomb termicznych. I to najbardziej jakby zainteresowało profesora Ponsolda. No, to w zasadzie dało się stwierdzić. W opinii doktora Mariana Woźniaka, który badał działalność także Związku Odwetu, najprawdopodobniej zapasy, które były zgromadzone środków tej walki sabotażowo-dywersyjnej, zostały zniszczone na polecenie właśnie porucznika Plucińskiego w związku z dużą falą aresztowań, jaka nastąpiła w Okręgu Poznańskim jesienią 1941 roku. Także to, do czego Niemcy dotarli, to były w zasadzie jakieś pozostawione resztki, chociaż no być może, że na bieżąco też jakieś materiały udało się zniszczyć. Chciałam, nie wiem, czy jest czas, żeby przytoczyć tutaj fragment tej opinii profesora Ponsolda dotyczący właśnie skuteczności, zwłaszcza tych środków zapalających, które no, wzbudziły jego podziw, ale może przejdziemy dalej już, ponieważ jeszcze chciałam pokazać bardzo interesujący, mało znany raport profesora doktora Heinricha Kliwego, który był naczelnym lekarzem wojennym Rzeszy, naczelnym lekarzem Wehrmachtu, który specjalnie przyjechał służbowo na tereny okupowanej Polski, jakby przywołany informacjami o pracach, które tutaj są prowadzone w zakresie właśnie toksykologii, bakteriologii. Obawiał się po prostu, w jakim stopniu te prace, te materiały, które są stosowane, mogą zagrozić Wehrmachtowi. Był tutaj w Poznaniu 26 sierpnia 1942 roku i prawdopodobnie to on
zaproponował wtedy w czasie swojego pobytu doktorowi Witaszkowi i doktorowi Günterowi możliwość współpracy, a więc uratowania życia, jeśli podejmą współpracę z Niemcami właśnie w zakresie prac nad środkami bakteriologicznymi, toksykologicznymi, a więc musiał być pod wrażeniem jednak tego, co zobaczył. Rozmawiał z aresztowanymi, był w Forcie VII, ale przede wszystkim korzystał z udostępnionych mu akt Gestapo, rozmawiał z oficerami Gestapo, którzy prowadzili śledztwo. I to jest fragment tego raportu. Chyba zrażony może też odmową, która go spotkała ze strony doktora Witaszka i doktora Güntera, napisał taką opinię o ludziach, z którymi rozmawiał, a więc o tych ludziach, którzy przeszli piekło tak naprawdę śledztwa gestapowskiego, których on już spotkał w trzecim miesiącu, właściwie czy czwartym niektórych aresztowania. Napisał, że oni są bezczelni, że są bezlitośni po prostu w swoim podejściu, nie żałują tego, czego zrobili. I jedyne, co żałują, to to, że większość tych materiałów, z którymi pracowali, okazała się niedostatecznie skuteczna. I taka była opinia profesora Kliwego o tych żołnierzach Związku Odwetu. I to już na zakończenie miejsce, w których zginęli. Na podstawie wyroku sądu doraźnego placówki kierowniczej Gestapo Poznańskiego powieszono w Forcie VII 30 osób, w tym 6 kobiet, ale uderzenie poszło dalej, bo ten mit właśnie trucicielski, ten mit, tak jak mówiłam, mit witaszkowców stworzony przez komunę i mit trucicielski stworzony przede wszystkim przez Niemców, po to, żeby tych ludzi w jakiś sposób zohydzić, ich pamięć zniszczyć. Ten mit, który działał już nawet na terenie Poznania w czasie okupacji, który ma ogromną żywotność, o którym piszą ludzie, którzy przeszli przez Fort VII, gdzie zresztą ci ludzie byli związani ze Związkiem Odwetu, byli szczególnie bestialsko traktowani. I jakby hołdując właśnie walce z tymi trucicielami, chcąc pokazać przede wszystkim, czy zniechęcić może polską konspirację do kontynuowania tego typu działań, uderzono, co było ewenementem w tym czasie nawet tutaj na terenie kraju Warty, uderzono w rodziny. Aresztowano rodziców, nieraz już sędziwych, aresztowano małżonków, aresztowano także małoletnie dzieci. Większość aresztowanych dorosłych została zesłana do obozów koncentracyjnych, gdzie prawie połowa zginęła. Zginęła także matka doktora Witaszka i jego dwaj bracia w obozie. A dzieci zostały w większości skierowane do tego straszliwego obozu dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. A te, które zostały uznane za atrakcyjne ze względów rasowych, zostały przeznaczone do germanizacji. I ten los spotkał także dwie córeczki doktora Witaszka, Alodię i Darię, które dopiero w 1947 roku udało się matce, która przeżyła cudem obóz koncentracyjny, pani Halinie Witaszkowej, odzyskać, które właściwie całkowicie już zniemczone wróciły do Polski. I można by naprawdę tutaj bardzo dużo szczegółowych informacji przekazywać, ale chciałabym przede wszystkim pokazać Państwu tę sylwetkę niezłomnego człowieka, który podjął bardzo trudną decyzję, nie tylko ze względu na formę walki, którą podejmował, bo myślę, że to może nawet mu tak nie ciążyło, jak to, że naraża przede wszystkim własną rodzinę, chociaż na pewno nie był w stanie wyobrazić sobie, na jak tragiczny los tą swoją rodzinę tak naprawdę naraża. No i zmierzyć się także z dwoma wyjątkowo żywotnymi mitami. Może kiedyś uda nam się wycierać w tej walce z mitologią i pokazać, że byli to żołnierze Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, wykonujący rozkazy swojego dowództwa, prowadzący walkę w takich formach, w jakich to dowództwo przewidziało i jakie były możliwe i skuteczne, i mogły być skuteczne w tych tragicznych warunkach okupacji niemieckiej. To może, jeśli są jakieś pytania, proszę to bardzo. Może, żeby mówimy o mierzeniu się z mitami. Ale to jednym z takich mitów, chyba że mówię na wyrost, jest krążąca już od wielu lat historia otrucia pięciu oficerów Abwehry. I proszę wybaczyć to pytanie zadane historykowi, bo wiem, że nie lubią historycy na ten temat rozmawiać. No ale mówi się,
czyta się, bo to w poważnych czasem pismach, pojawia się informacja, że tak zwana grupa kelnerów w restauracji otruła poprzez rozlewaną z dzbanka kawę 5 oficerów. No może tak, rzeczywiście kelnerzy byli częścią Związku Odwetu, tutaj taką grupą wykonawczą. Trudno powiedzieć, na ile ta ich działalność mogła się okazać skuteczna, bo trudno oczywiście śledzić losy osób, którym jakieś środki toksyczne czy chorobotwórcze zostały podane. Wiadomo, że te środki są, no, mają krótką trwałą działanie, znaczy krótko, bardzo szybko giną jakby. Na podanie w gorącej kawie na przykład bakterii tyfusu jest absolutnie bezsensowne. Nazwiska, oczywiście pojawiają się w literaturze nawet nazwiska tych oficerów Abwehry, ale te nazwiska, które się pojawiają, proszę Państwa, to rzeczywiście są nazwiska. Niemcy, gestapo poznańskie zarzuciło grupie Związku Odwetu tutaj poznańskiego zarażenie tyfusem około 30 osób, z czego 5 osób miało umrzeć. I właśnie te 5 osób jest jakby kojarzone z tymi 5 oficerami Abwehry, których rzekomo francuski ruch oporu miał tu zawiadomić Poznań, że oni będą przyjeżdżali, czy przyjadą do Poznania na jakieś szkolenie, no i tu będą obecni i będą się stołować w takim a takim hotelu, no i należy właśnie podać im jakąś truciznę. Proszę Państwa, te nazwiska, które są podawane w literaturze, to są nazwiska rzeczywiście osób, które zmarły na tyfus w Poznaniu, które były Niemcami z Rzeszy, mieszkającymi w Poznaniu. Jeden z nich był dyrektorem banku, drugi pracował w urzędzie architektury miasta. Jedna z tych osób to była małoletnia córka aptekarza Krista Schulz, która, no, cała rodzina zaraziła się tyfusem. Czy ten tyfus, na który oni zachorowali w różnym okresie, bo Niemcy zaglądali do jakby gestapo poznańskie, do nekrologów z pół roku jakby przed aresztowaniem doktora Witaszka i wyszukiwali zmarłych w tym czasie i sprawdzali, kto tam z tych osób zmarł na tyfus. I no, tyfus był wtedy chorobą dosyć powszechną, także wśród Niemców. Po prostu była choroba epidemiczna, były warunki wojenne, ludzie się zarażali. Czy rzeczywiście te osoby zostały w jakikolwiek sposób zakażone przez tych kelnerów? Czy oni zostali zmuszeni torturami, żeby się przyznać, że właśnie oni konkretnie tym osobom podali bakterie tyfusów, nie wiem, w kawie, czy w zupie, czy w czymś innym? No to no, oczywiście można o tym dyskutować. Żadnych dowodów no, nie jesteśmy w stanie tutaj przytoczyć. Natomiast naprawdę te nazwiska, które pojawiają się w literaturze, to żadna z tych osób nie była oficerem, żadna z tych osób nie była związana z Abwehrą, to byli wszystko cywile, w tym jedno małoletnie dziecko. Więc tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Myślę, że nie wyczerpuję do tematu, ale przynajmniej będziemy mieli jeszcze okazję kiedyś porozmawiać, mam nadzieję. Dziękuję, dziękuję bardzo za uwagę. Drodzy Państwo, z pewnością wszystkich interesuje ta historia rodzinna związana z doktorem Witaszkiem. I wykorzystując obecność pani Iwony Hańczewskiej, jednej z 4 córek doktora, chciałabym zapytać o te losy rodziny, ten pierwszy miesiąc po wybuchu II wojny światowej. Co ono oznaczało dla rodziny? Co się zmieniło? Co się wydarzyło? Parę słów powiedzieć o moich rodzicach. Rodzice urodzili się w 1908 roku w szanowanych rodzinach. Ojciec Franciszek Witaszek w Śmiglu, mama Halina Muszyńska z Ostrowie Wielkopolskim. Poznają się w gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim. W 25 roku zdają maturę, potem ojciec studiuje medycynę na Uniwersytecie Poznańskim. W 1931 roku otrzymuje dyplom lekarza, w 1932 tytuł naukowy doktora. W 1932 roku rodzice pobierają się i zamieszkują w Poznaniu na ulicy Przybyszewskiego. Ojciec podejmuje pracę na Uniwersytecie Poznańskim w Zakładzie Antropologii, w Zakładzie Higieny i Medycyny Społecznej oraz na końcu w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej.
1937 roku zakłada pierwszą w Polsce wytwórnię nici chirurgicznych Kedgood Polski, który był ceniony tak w Polsce, jak i za granicą. Prowadzi laboratorium analityczne, w którym opracowuje środek do konserwacji surowych jarzyń i owoców klarowak, również ceniony za granicą i w Polsce. Przychodzą na świat córki Mariola, Iwona i Alodia. W 1938 roku rodzina przeprowadza się na osiedle Grunwald na ulicę Senatorską 5. Rodzice mieszkają tam, moi rodzice, aż do wybuchu wojny i są bardzo szczęśliwi, optymistycznie patrzą w przyszłość. Tymczasem, gdy 1 września wybucha wojna, w ten pierwszy dzień moja mama relacjonuje w ten sposób. Ojciec rano wyszedł do pracy, udał się tam jak zwykle tramwajem. Mama została w domu z trójką dzieci i o godzinie 9 usłyszała komunikat mówiący o tym, że Niemcy przekroczyli granicę. Mówiła sobie, że na pewno potrwa to ze 2-3 dni, zanim Niemcy dotrą, ponieważ Poznań leży bardzo daleko od tej granicy. Okazało się jednak, że o godzinie 11 nadleciała eskadra samolotów. Nie poznała, że to są samoloty niemieckie, myślała, że polskie. Natomiast za chwilę usłyszała potężne detonacje, które pochodziły z ławicy, ponieważ tam było bombardowane lotnisko. Zadzwoniła więc do ojca i poprosiła, żeby jak najprędzej przyjechał do domu. Gdy ojciec jechał do domu, okazało się, że nie może już wsiadać w tramwaj, ponieważ bomby spadały wszędzie w Poznaniu i również trafiły w tą linię tramwajową, która do nas właśnie na osiedle prowadziła. Gdy znaleźli się oboje w domu, dyskutowali, co oni będą robić, jak Niemcy wejdą. Okazało się, że już w następnym dniu ojciec dostał rozkaz spakowania wytwórni nici chirurgicznych Kedgood i wywiezienia ich do COP-u, czyli do Centralnego Ośrodka Przemysłowego Polski, mieszczącego się w centralnych i południowych dzielnicach Polski. Oczywiście zaraz przystąpił do wykonywania tego rozkazu. 3 września na stacji kolejowej w Poznaniu załadowywano do 2 odkrytych towarowych wagonów wszystkie urządzenia, które były potrzebne do produkcji tych nici chirurgicznych. Natomiast ojciec postarał się, żeby jeszcze przyczepiono tam wagon kryty dachem, ponieważ zdecydowali oboje, że nie rozłączą się. Bali się, że może w całej zawierusze wojennej nie będą mogli się spotkać i zdecydowali się ewakuować razem z tymi ludźmi, którzy pracowali właśnie w tej wytwórni. Również dołączyło się jeszcze wiele osób z rodzin tych osób pracujących, czyli pracowników. I wszyscy właśnie tym wagonem krytym ruszyli ze stacji kolejowej w składzie wagonów około 50 towarowych, ruszyli
w kierunku Wrześni. Kiedy tam dojechali, niestety musieli stanąć w polu i stali tam nawet dość długo i okazało się, że przed nimi znajduje się duża liczba pociągów, także tam zmierzających. Mieli więc całe dnie, które jechali, a jechali 6 dni do Brzelina, o czym potem jeszcze wspomnę, ponieważ ten pociąg po 2 do 3 razy stawał nieraz na krótko, nieraz na kilka godzin w polu. Następnie przejeżdżali koło Konina. Widzieli, jak cały Konin znajduje się w płomieniach. Padały bomby. Nad pociąg też nadlatywały eskadry samolotów, z których żołnierze niemieccy strzelali do ludzi jadących na odkrytych wagonach, na ludzi, którzy wyszli po prostu z wagonu, żeby móc trochę się przejść, albo szukali u ludzi, u gospodarzy, szukali jakiegoś jedzenia czy wody, bo okazało się, że tylko każdy wziął na 2 dni jakąś porcję jedzenia, ona się bardzo skończyła i musieli się starać o żywność. Podczas tych ostrzeliwań samolotów mnóstwo ludzi zostało zabitych, ale było też i jeszcze więcej rannych. Ojciec mój udzielał we wszystkich wagonach pomocy od rana do wieczora. Jechaliśmy dalej, ominęliśmy koło i dojeżdżając do miasta Kłodawa w nocy, pociąg nasz zderzył się z pociągiem, który jechał przed nami. Było to zderzenie tak olbrzymie, że rano zobaczyli naszą lokomotywę stojącą dęba, opierającą się przednimi kołami po prostu o te wagony poprzedniego pociągu. Natomiast tylko 2 koła stały na szynach. W związku z tą katastrofą musieliśmy 2 dni stać w jednym miejscu i staraniem wszystkich mężczyzn, którzy byli młodzi, byli silni oraz tego kolejarza, który prowadził właśnie lokomotywę, własnymi rękami i prymitywnymi narzędziami sprowadzili lokomotywę na tory. Następnie ustawił się szpaler do takiego pobliskiego stawu, gdzie podawano sobie wiadrami wodę i uzupełniano, znaczy w ogóle prawdopodobnie, że ten zbiornik był już pusty, aby ta lokomotywa była lżejsza do zestawienia, no i musieli ją napełnić. Ruszyli dalej, myśląc, że będą teraz spokojnie jechali do Warszawy. Okazało się, że gdy przejechali Kutno, pociąg został zatrzymany w nocy i padł rozkaz, że wszyscy muszą z pociągu
wychodzić, opuścić go. Nasza rodzina musiała się do tego dostosować. I tak w tej nocy małe dzieci i nasi rodzice szli, właściwie nie wiedząc, dokąd idą, przez pola już zaorane, więc te nie było tam ziemi gładkiej, tylko same góry, doliny. I dzieci na tych małych nóżkach nie mogły sobie dać radę z dotarciem do jakiegoś miejsca spokojnego. Ale doszliśmy do małego, nieco zburzonego już takiej małej budowli, składającej się z dwóch pomieszczeń, i w tej budowli przespaliśmy całą noc, a na drugi dzień okazało się, że jesteśmy w Dobrzelinie, koło Żychlina. Poszedł więc ojciec szukać jakiegoś lokum dla nas i poszedł i znalazł w cukrowni miejsce dla wyładowania z tego pociągu, który stale stał jeszcze na torach, właśnie wszystkich urządzeń tej wytwórni Kedgut. Wszyscy... Przepraszam, że się wtrącę, przepraszam, że nie... Niewywołany do wypowiedzi, pozwoliłem się wtrącić pani, bo czy pani pamięta to również jako dziecko, czy to tylko ze wspomnień pani pamięta to, co pani relacjonuje? Najwięcej relacjonuję z opowieści mamy, ale całą drogę przez pole pamiętam i pamiętam ten taki prawie w ruinie budyneczek, w którym spaliśmy, ponieważ zainteresowała mnie bardzo historia taka, że widzę niebo i gwiazdy i nie wiedziałam, gdzie jest sufit. I tak sobie to jako małe dziecko, no, takie było moje zdziwienie. I do dzisiaj to pamiętam. Pamiętam też wiele rzeczy takich, że panowała w tym czasie, ponieważ nie było dobrego jedzenia, ludzie już pozbyli się swojego jedzenia, więc nawet jedli surowe, jakieś jarzyny, ziemniaki z pola. I bardzo dużo ludzi, a szczególnie my jako dzieci, mieliśmy biegunkę. Także to też pamiętam. Pani Iwono, a kiedy państwo wrócili do Poznania? No, to jest jeszcze cała historia do opowiedzenia. Nie wiem, czy mam ją opowiadać, czy już opowiadać o powrocie. W dużym skrócie, bo... W dużym skrócie. Więc w tej cukrowni została umieszczona ta cała nasza, właśnie ten cały sprzęt z Kedgutu. A my zamieszkaliśmy w oficynie, wszyscy. To znaczy te 30 osób, które z nami w tę podróż wyruszyło. Ojciec musiał się podjąć jakiejś pracy zarobkowej, więc zatrudnił się w szpitalu 3 kilometry od Dobrzelina. Tam był szpital wojskowy i ojciec się tam zatrudnił. Kiedy właśnie tam mieszkaliśmy, to przechodziły nasze wojska polskie, wycofywały się do Warszawy. Pewnego dnia zapanowała cisza, nikt już nie przejeżdżał, natomiast pojawili się Niemcy. Kiedy wkroczyli do Dobrzelina, jeden z takich pododdziałów poszedł w kierunku szpitala wojskowego i zapomniałam powiedzieć, że zasadniczo wszyscy pracujący w tym szpitalu wojskowi zostali zabrani przez wojsko, a zostawili jednego, jedynego lekarza, mojego męża, który opiekował się 160
ciężko chorymi ludźmi. Opiekowały się też tam tymi ludźmi zakonnice. I kiedy wkroczyli Niemcy, właśnie ten jakiś oddział, to ten jeden z tych wojskowych, no, dowódca kazał wyjść całemu personelowi, czyli mojemu ojcu i tym siostrom zakonnym, i szykowali się Niemcy do rozstrzelania ich tam właśnie przy tym szpitalu. I dzięki temu, że zjawił się jakiś wyższy rangą oficer, zakazał mu wykonać tego jakiegoś rozkazu, nie wiem skąd on go miał. No i odstąpili od tego. Czyli zagrożeni byli Państwo w tym momencie? Bardzo zagrożeni byliśmy, bo wtedy, gdyby się to dokonało, stracilibyśmy wtedy ojca. Dobrze, Pani Iwono. Teraz jak właśnie oni objęli już szpital, to zwolnili ojca. Ojciec wtedy wrócił, bo to było 3 kilometry, nieraz nie przychodził w ogóle do domu. Mama musiała sobie radzić z trójką dzieci, a była w 8 miesiącu ciąży. Wtedy jak wrócili, jak ojciec właśnie wrócił z powrotem, poszedł z tymi współpracownikami swoimi po zobaczyć, co tam w tej cukrowni, czy są jeszcze, czy jest ten cały sprzęt. I kiedy tam weszli, to zobaczyli porozrywane wszystkie skrzynie, porozrywane papiery, takie papierowe torby, wszystko leżało, nie było sprzętu. Niemcy zabrali wszystko, skradli po prostu. Ojciec zwrócił się do nich i zapytał, gdzie to jest. No to wystawili jemu rachunek i kazali się zgłosić do szpitala wojskowego w Łodzi, twierdząc, że tam właśnie oni to przekazali. Pani Iwono, a proszę spojrzeć na to zdjęcie, które teraz widzimy na ekranie. Może nam Pani powiedzieć, kto jest na tym zdjęciu i który to jest rok? Nie wiem, który jest tutaj z tej strony, to jest ta mała. To jest to samo. A, tak, więc jak z tej strony tutaj mojej prawej, to stoi mała Daria, druga jest Alodia, trzecia z takim czubem na czapce to jestem ja i z lalką ostatnia jest Mariola. Czyli to już jest zdjęcie zrobione po wojnie, po powrocie sióstr. Ale skąd? To jest zdjęcie, mama trzyma na ręce trochę więcej niż rocznego syna. Więc to jest zdjęcie z 1943 roku. A proszę powiedzieć, jak zmieniło się Państwa życie po aresztowaniu ojca? No, ojca aresztowano 25 kwietnia 1942 roku. Nam zabrakło po prostu żywiciela rodziny. Moja mama nie pracowała. Przy takiej piątce dzieci ona je tylko wychowywała. Nie zarabiała. Także sytuacja się zrobiła po prostu tragiczna. Pomagali nam dobrzy ludzie, podziemie nam pomagało i wujek, który mieszkał na ulicy Kaliera, i to był wujek i ciocia, którzy pracowali na kolei. I oni nas żywili, gotowali obiady, myśmy tam do nich musieli codziennie pójść i dostaliśmy obiad. Po aresztowaniu pani mamy?
Po aresztowaniu, mama była aresztowana 15 stycznia 43 roku, jeden tydzień po powieszeniu ojca na forcie siódmym. O tym nie wiedziała i nie dowiedziała się aż do lipca 45 roku. Wszyscy przed nią starali się to ukryć, żeby jej po prostu podnieść ją na duchu, że gdzieś jest, że w jakimś obozie koncentracyjnym, żeby ona się nie załamała. Przy aresztowaniu mojej mamy byłam osobiście ja i moja siostra. Obie, które się jeszcze nie spałyśmy, bo oni przyszli o 22, no to było bardzo późno, ale my obie nie spałyśmy, natomiast Ala z Darią i Krzysztof już zasnęli i oni w ogóle się nie obudzili w czasie tego aresztowania. Więc ja widziałam osobiście tych SS-manów, przy czym, no to wiem z opowieści mojej mamy, że nawet pofatygował się sam szef tego Fortu Siódmego, Langner prawdopodobnie, tak? I przyszedł z dwoma jakimiś innymi SS-manami. Zachowywali się spokojnie. Mama umiała bardzo dobrze po niemiecku mówić, bo ponieważ studiowała filologię niemiecką. I oni do niej coś mówili po niemiecku. Ja tylko podobno stale płakałam i pytałam się, czy ich po polsku, kiedy mama wróci. Teraz szybko kazali się jej zebrać i kiedy ona wyszła, zostaliśmy jako sieroty. 5 sierot zostało w mieszkaniu i nikt o tym nie wiedział. Także moja siostra, która miała lat 8, moim zdaniem wtedy zachowała się bardzo bohatersko, bo gdy rychłym rankiem, a dzieci takie małe to się budzą wcześnie, nasz Krzysio wołał o jedzenie, czyli płakał i oczywiście pieluszki miał mokre, więc ona to wszystko załatwiła. Mleczko podgrzała, dała mu i pieluszki przewinęła, a my bardzo szczęśliwe skakałyśmy po prostu po łóżku. No i gdyby się nie zjawił wujek Kubiak, to znaczy ten, który mieszkał na tej ulicy Kaliera i nas karmili, oni często zaglądali, to no, my nie wiedziałybyśmy, co zrobić. No ale wujek Kubiak zajął się nami z tym, że w tym momencie, jak on przyszedł, to w bardzo niedługim czasie przyszło dwóch gestapowców do nas i przeprowadzili rewizję. Także wyrzucali wszystko z szaf, łóżka do góry nogami przewracali, no wszystko. Myśmy stały, patrzały na to. Właściwie no, nic nie można było zrobić. Chodziła do nas też pomagać mamie taka dziewczyna 17-letnia, Basia Jarocka, która też właśnie się zjawiła na umówioną godzinę, na 9:00 do nas. Ponieważ nic nie znaleźli, ci gestapowcy niczego nie znaleźli, to oni spisali, że wujek Kubiak to jest nasz opiekun,
i że wobec tego mamy opiekuna, to poszli. Prawdopodobnie gdyby go nie było, to by nas zabrali. Chociaż ostatecznie rodzina państwa i tak była rozbita na pewien czas i dopiero spotkała się w całości w 1947 roku, no już praktycznie bez taty. No kiedy się spotkaliśmy, znaczy jeszcze na razie byliśmy razem. Wszystkie dzieci były razem, ale teraz zebrali się nasi wujkowie i bardzo dużą rolę tu odgrywał wujek Zygmunt Muszyński z Ostrowa Wielkopolskiego, który powiadomiony natychmiast przyjechał i postanowili nas rozdać po prostu rodzinie. Także no, każda poszła gdzie indziej. Nie kontaktowałyśmy się w czasie tej okupacji, ponieważ wszystkie były w innych rodzinach. Historia oczywiście sióstr ale pani jest rodzina, szerzej tak. znana. Tak. Natomiast wujkowie postanowili nas w ogóle wywieźć do generalnej guberni, żebyśmy tam jakoś bezpieczniejsze były. Ale zdążyli wywieźć Mariolę i mnie do Kielc i tam umieścili nas w dwóch rodzinach, naszych, znaczy członkach rodziny. Natomiast Krzysia, wujek Zygmunt zabrał do Ostrowa Wielkopolskiego i tam postanowili adoptować go jako swoje dziecko. On był mały, więc na nich mówił potem mama i tata. A Daria i Ala mówię na nią, one zostały w Poznaniu. Jedna u chrzestnej, druga też u cioci po prostu. Ponieważ Niemcy na razie byli czymś innym zajęci, to znaczy muszę jeszcze o czymś powiedzieć, że po aresztowaniu naszej mamy, kiedy zostałyśmy same i wujkowie się nami tak zaopiekowali, to na trzeci dzień Rasenamt wezwał nas do domu żołnierza. Wszystkie dzieci, całą piątkę. Zaprowadzili nas więc do tego jakiegoś domu, biura. Tam były i tam nas mierzyli, badali po to, żeby stwierdzić, czy my jesteśmy rasowe. Uznali, że jesteśmy typem nordyckim. W związku z tym bardzo dobre do germanizacji dzieci. Czwórka dzieci młodszych, w tym ja, byłyśmy blondynkami, niebieskie oczy. Natomiast siostra moja miała takie ciemno blond włosy, a oczu jej nie pamiętam, jakie miała, ale chyba też niebieskie. I wtedy już z powrotem wracam do tego, że wezwali moje siostry, ale to już potem, później, chyba we wrześniu, też do domu żołnierza. Poszli wujek, jeden z nich poszedł z nimi, kiedy wszedł na korytarz, wyszła tam jakaś Niemka i zabrała dzieci, a potem wyszedł ktoś i powiedział, że wujek ma iść do domu, bo dzieci już nie zobaczy. Wujek wiedział, czym to grozi, jeżeli będzie protestował i poszedł. I od tego czasu po prostu dzieci zniknęły. Potem się dowiedzieliśmy, że przeszły przez
właśnie krótko obóz łódzki, gdzie były germanizowane, to one już opowiadały, przez Kaliski, potem w Połczynie były dalej germanizowane i tam, kiedy już no zabroniono im w ogóle mówić po polsku, więc nie mówiły, zniemczyły się, a do Połczyna zgłaszały się Niemki, które chciały mieć po prostu dzieci. Tym Niemkom mówiono, że są to sieroty po wojskowych Niemcach, którzy zginęli na froncie. Czyli nie mieli świadomości, skąd tak, są żadnej te świadomości nie wie. One nie miały żadnej świadomości, zapomniały bardzo szybko język polski. Tam młodsza to miała 3 latka, więc trudno, żeby ona miała duży zasób słów. I kiedy przyjechały właśnie te Niemki, mogłyby wziąć je obie, ale to też właśnie była ich taktyka, tych Niemców, że tą starszą, ale oddano rodzinie Dal, Stendal, to taka miejscowość pod Berlinem. Natomiast Darię i zmienili im nazwiska i imiona. Ala dostała, znaczy nazywała się Witkę, Alice Witkę. A natomiast Daria nazywała się Dora Witkę. I tak je wydali, pod takimi nazwiskami. I właśnie tą Darię wydano do Weitra, taką miejscowość w Austrii. Burzysta miejscowość. Pani Iwono, chciałabym Panią prosić, żeby wrócić jednak do historii związanej z ojcem, gdyż tą historię dotyczącą sióstr zniemczonych wiele już osób zna, my ją pogłębiamy, ale chciałabym się odwołać do Pani pamięci, ponieważ Pani uczestniczyła już dosyć świadomie w pogrzebie ojca w takim symbolicznym momencie 25 listopada 1945 roku. Tak. Proszę taki krótki sposób przypomnieć o tym, co się działo i jakie były Pani wrażenia z tego momentu. Właśnie mama zabrała tylko mnie na ten pogrzeb, ponieważ moja siostra Mariola musiała się opiekować Krzysiem. I stąd ja tylko byłam tam właśnie na Placu Wolności, gdzie myślę, bo ja nie mogę tak tego sobie przypomnieć, ale wydaje mi się, że jeżeli tam stały rozstawione krzesełka, to prawdopodobnie na mównicy niektórzy wygłaszali jakieś mowy swoje pożegnalne. I moja mama, która dopiero co wróciła z obozu koncentracyjnego, była bardzo jeszcze wychudzoną osobą. No nie czuła się tak dobrze, żeby stać i słuchać tego, więc chciała usiąść na krzesełku. Kiedy usiadła, to ją brutalnie po prostu wyrzucono z tego krzesła, co nieraz wspominała bardzo smutno, tak jej było. Że tak to, mimo że powiedziała, że jest żoną doktora Witaszka, niestety ktoś przyszedł i ją tam usunął. Ale potem szłyśmy w tym kondukcie. Kondukt prowadził biskup Dymek.
I tu chcę powiedzieć o biskupie Dymku, że ojciec, ponieważ zostaliśmy wyrzuceni na ulicę Humboldtstrasse 21, to było w pobliżu kościoła Matki Boskiej Bolesnej. I tam więziono na plebanii biskupa Dymka. Ponieważ ojciec był lekarzem, więc miał do niego dostęp, chodził i Niemcy na to pozwalali. Miał dużo z nim dyskusji i rozmów. I chcę tu wszystkim powiedzieć, że biskup Dymek udzielił mu absolucji generalnej jako żołnierzowi idącemu na wojnę, na śmierć i życie. To po prostu jest taka wiadomość, podaję, którą nie wiem, czy ktokolwiek znał dotąd. Pani Iwono, właściwie w tym momencie musimy przerwać, gdyż mamy ograniczenie czasu. Dodam, że ja już z Panią spędziłam kilka godzin słuchając fascynujących opowieści. Zresztą one tak naprawdę nadają się nie na jedną, tylko kilka książek. Pani Iwona przekazała dzisiaj do Instytutu na moje ręce, przekażę Panu Dyrektorowi, tekst wspomnień swojej mamy Haliny, który jest bogaty również w pewne informacje o niej samej, o jej pobycie w Ravensbrück i w Auschwitz. Dziękuję Pani Iwono. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby usłyszeć więcej historii. Jeszcze chciałabym zwrócić się na koniec do Pana reżysera Zbysława Kaczmarka, ponieważ powstaje już drugi film, drugi dotyczący doktora Witaszka. I co jest takiego, że jeszcze tą postać chce Pan przedstawić szerzej? Przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie i możliwość znalezienia się w tak szacownym gronie i zaliczenia się, jak wspomniał tutaj, był łaskaw wspomnieć Pan Prezes, do Koalicji Pamięci. Cieszę się, że mogę do tej koalicji należeć. Najpierw zetknąłem się z panią Alodią Witaszek, z córką doktora Witaszka, z którą dla poznańskiej telewizji do programu Zapomniane Historie zrobiłem program Gaukinderheim o jej pobycie właśnie w tym sierocińcu w Kaliszu. I tam wydarzyła się pewna taka scena, która zapadła mi w pamięć i która w zasadzie była punktem wyjścia później do tego, żeby zająć się postacią doktora Witaszka. Otóż pani Alodia wyjęła z torby album rodzinny. Wiadomo, album rodzinny jest przedmiotem, gdzie przechowuje się najbardziej takie intymne, najbardziej charakterystyczne chwile z całego życia. I otwierając ten album, zobaczyłem dwa zdjęcia. Na jednym był dr Franciszek Witaszek, być może to zdjęcie tu gdzieś się przewinęło, młody, uśmiechnięty człowiek, przed którym jest większość życia. I na stronie obok znalazło się zdjęcie, którego tutaj nie ma i być może dobrze, że Państwu oszczędzono widok tego zdjęcia, gdzie znajdowała się głowa doktora Witaszka, bo nie wiem, czy tutaj padły te słowa, po powieszeniu doktora Witaszka i jego współpracowników, jego głowa, jak również trojga jego współpracowników, te głowy zostały obcięte, a głowa doktora Witaszka została umieszczona w słoju z formaliną, z napisem głowa masowego polskiego mordercy, inteligentnego masowego polskiego mordercy. I te dwa zdjęcia zestawione ze sobą, tego młodego człowieka, który ma życie przed sobą, który jest szczęśliwy, tak jak w tych wspomnieniach, które znam, pani Haliny, mamy pani Iwony, a żony doktora Witaszka, pisała, że byliśmy szczęśliwą rodziną z pięciorgiem dzieci. I zrozumiałem, że w tym albumie zawiera się bardzo poważna historia, która, krótko mówiąc, nadaje się na film. Nie chcę już tutaj wchodzić w szczegóły, przedłużać, ale wydaje mi się, że doktor Franciszek Witaszek jest postacią, myślę, że nie przesadzam, na miarę takiego szekspirowskiego bohatera, taką postacią tragiczną, bo poza tymi wszystkimi faktami, które tutaj padły i do których mam wielki szacunek, to był człowiek, który musiał mieć
wiele dylematów, który miał 5 dzieci, żonę, który w tym momencie angażował się w konspirację, który był lekarzem po przysiędze Hipokratesa i podejmował trudną decyzję. Oczywiście on nie uczestniczył jakoś bezpośrednio, no nazwijmy to, w zabijaniu, natomiast no, w warunkach wojny był żołnierzem, który pracował nad środkami, które miały prowadzić do śmierci innych osób. Oczywiście, tak jak tutaj pani Ola Pietrowicz wspomniała, to były warunki wojny i to było naturalne, że w to się angażował. Natomiast myślę, że jest to postać wielowymiarowa, która, krótko mówiąc, zasługuje na film. I jeszcze jedno na koniec, że raz mamy bohatera i no, myślę, że w Poznaniu o nim pamiętamy, już poza granicami Wielkopolski jest troszkę gorzej. Miałem przyjemność, bo współproducentami tego filmu, który realizuje, są Telewizja Polska, Filmoteka Narodowa oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej, a udało mi się tych partnerów zainteresować dzięki temu, że w zeszłym roku na festiwalu w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci miałem możliwość prezentowania właśnie tego projektu. Myślę, że tu specjalnie się nie chwalę, bo to nie tyle moja zasługa, co zasługa po prostu życiorysu doktora Witaszka. I ten projekt został nagrodzony przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. No i dzięki temu uzyskałem możliwość realizowania tego filmu. A tak jak wspomniałem, historia doktora Witaszka nie skończyła się wraz z jego życiem, bo te historie, o których tutaj pani Iwona wspominała, nieobecna dziś druga córka pani Alodia, żona doktora Witaszka, która przeszła przez Oświęcim, bracia również, tu jest pan Paweł Witaszek, który jest również należy do rodziny i jakby cała rodzina odczuła skutki tej działalności. No myślę, że jest to postać na pewno zasługująca na pamięć. Dziękuję. A kiedy będzie film najnowszy? No myślę, że gdyby nie koronawirus, no to może już byśmy byli na finiszu, natomiast no niestety wszystko się troszkę opóźnia. Tak, mam nadzieję, że film będzie wiosną. W tej chwili też pani Alodia przeszła no, operację oka, taką mamy wiadomość krótką, pani Iwona przyniosła, że wszystko jest okej, więc mamy nadzieję, że będzie w dobrej formie i no mam nadzieję, że na wiosnę będzie film. To w takim razie czekamy wszyscy z niecierpliwością. Drodzy Państwo, ta krótka w zasadzie na historię chwila poświęcona tej tematyce i tej postaci doktora Witaszka nie wyczerpuje oczywiście tematu, ale mamy nadzieję, że będzie okazja, żeby sięgnąć po więcej i dziękuję Państwu, gościom, prelegentom, dziękuję pani Iwonie Hańczewskiej za ten trud i za przybliżenie nam tutaj. Sama pani obecność jest dla nas wyjątkowym zaszczytem. Dziękujemy panu Pawłowi Witaszkowi. Drodzy Państwo, chcemy podziękować pani Iwonie Hańczewskiej za trud i poproszę pan dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Poznaniu, Rafał Reczek. Serdecznie dziękujemy, to dla nas zaszczyt pani Iwono. Dziękujemy, że uświetniła pani swoją obecnością otwarcie naszego przystanku. Drodzy Państwo, zmierzamy do końca uroczystości. Ja ze swojej strony dziękuję Państwu za obecność, za cierpliwość i oddaję mikrofon w dobre ręce. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za Państwa obecność i zapraszamy na kolejne spotkania w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej Przystanek Historia Poznań. To była dla nas olbrzymia przyjemność. Do widzenia.